Moim zdaniem kiedyś nie było gimnazjum i było też dobrze, nie? Więc ja już się załapałem akurat na ten rocznik, co było, wchodzimy do gimnazjum, więc ja tak myślę, że wolałbym, żeby było tak, było kiedyś 8 klas. Ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, bo gimnazjum to jest taki głupi wiek i każdy jak do niego idzie, to myśli, że już jest nie wiadomo jak dorosły. Już mam dzieci dość dużo, także trudno mi powiedzieć, ale kiedyś chodzi o 8 klas i też nie było źle. Myślę, że to jest dobra decyzja. A nie, właśnie wręcz przeciwnie, bo no, na te wszystkie reformy idzie kasa i to trwa, więc bez sensu jest to zmieniać, skoro już to kiedyś zostało zmienione. Bo było 8 klas i potem wprowadzono gimnazjum, no to już mogłoby tak to zostać, a nie znowu mieszają. No ja uważam, że to tak trochę niepotrzebne. Dlaczego? No bo już jest ten podział i są też te klasy profilowane i to pomaga jakby zrobić, że są lepsze klasy i jakby nie są wszyscy połączeni razem. Może to niedobra decyzja, bo tak z podstawówki od razu wchodzić w liceum, czy ten, to no w gimnazjum się też wiadomo, że dużo nauczą, nie? Powtórzą sobie tam z podstawówki różne rzeczy, a tak od razu wchodzą w wiek dorosły, nie? Ja osobiście chodziłam do gimnazjum, byłam bardzo zadowolona. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Ale może to i dobrze, może dzieci będą dłużej razem w podstawówce. Te przyjaźnie będą jakieś silniejsze, mocniejsze. Ciężko mi powiedzieć, bo ja na przykład kontakty koleżeńskie utrzymuję z ludźmi głównie z liceum, mimo że trwało tylko 3 lata. Jestem neutralna na ten temat. Jest mi to obojętne. Jestem w gimnazjum, więc mnie to nie dotyczy. Myślę, że to tam jest dobre rozwiązanie też jakoś, dlatego że do wiejskiej szkoły chodziłam, wszyscy się znali. Szliśmy z mniejszej grupy, a w tej chwili gimnazja to było duże zbiorowisko z różnych stron. Młodzież się nie znała. Poznawali się co prawda, bo to nie jest problem poznać się, nie? Ale łatwiej było, mi się wydaje, że w ośmioklasowych.